Adwent. Czas radosnego oczekiwania. Przygotuj serce na przyjście Dzieciątka Jezus. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Liguoriego zatytułowane Pobożne rozmyślania na czas Adwentu Bożego Narodzenia aż po oktawę Trzech Króli. Czytając tę książeczkę, kochany czytelniku, staraj się czynić to w sposób, w jaki wszelkie czytanie duchowe odbywać się powinno. Zabierając się do tego, podnieś myśl swoją do Boga, postaw się w Jego obecności i proś pokornie, żeby i rozum Twój oświecać raczył i Twą duszę miłością ku sobie zapalał. Następnie czytaj bardzo powoli, z pilną i pobożną uwagą. Niekiedy nawet zastanów się przez chwilę nad tym, co Cię bardziej poruszyło i wszystko, ile możności bierz do serca. A że będziesz tu ciągle patrzył na Boże Dzieciątko Jezus, które prawie nigdy nie schodziło z błogosławionych rąk najdroższej swej Matki, co jest wskazówką dla nas, żebyśmy właśnie przez nią tym śmielej do Niego się udawali, więc do pośrednictwa Matki Bożej nie omieszkaj uciekać się. Książkę nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Cezariusz opowiada, że pewien cysters z klasztoru arnoburskiego, który miał wielkie nabożeństwo do Przenajświętszej Panny, pragnął, aby go nawiedziła ta najdroższa królowa i ciągle się do niej o to modlił. Pewnej nocy, gdy przechadzając się po ogrodzie patrzył w niebo, ujrzał nagle stępującą stamtąd jaśniejącą przecudnej postaci dziewicę, która mu rzekła: Tomaszu, czy chciałbyś mnie usłyszeć śpiewającą? O, jak bardzo, odpowiedział. Wtedy zaczęła ona tak przecudnie śpiewać, iż poczciwemu temu zakonnikowi wydawało się, że jest w raju. Po czym znikła, pozostawiając go niezmiernie zaciekawionym, kim była ta piękna postać. Aż oto stanęła przed nim inna młoda dziewica, równie piękna, i zaśpiewała także. Ten spytał, kim jest, a ona odrzekła: Ta, którą najpierw widziałeś, to Katarzyna, a ja jestem Agnieszka. Obie poniosłyśmy śmierć męczeńską za Pana Jezusa, a dla Twojej pociechy przysłała tu nas królowa nasza. Podziękuj za to Maryi i przygotuj się do większej jeszcze łaski, która Cię czeka. I to rzekłszy, znikła jak poprzednia. Zakonnik nabrał jeszcze większej nadziei, że na koniec pragnienie jego spełnione zostanie. I nie zawiódł się, gdyż wkrótce potem ujrzał wielką jasność,
i na sercu doznał uczucia przedziwnej radości. I oto wśród tej światłości okazuje mu się Matka Boża otoczona aniołami, w postaci bez porównania piękniejszej od dwóch świętych męczenniczek, i rzecze do niego: Kochany sługo mój i synu, mile przyjęłam cześć, jaką mi oddajesz, i wysłuchałam prośby twojej. Przybyłam cię nawiedzić i chcę, abyś mego śpiewu posłuchał. I w tejże chwili Przenajświętsza Panna poczęła śpiewać, i to tak przecudnie, że pobożny zakonnik, odszedłszy od zmysłów, padł twarzą do ziemi. Tymczasem zadzwoniono na jutrznię i zakonnicy zeszli się do chóru. Nie widząc brata Tomasza, poszli najpierw po niego do celi, potem szukali go w innych miejscach, a na koniec, wszedłszy do ogrodu, znaleźli go leżącego, jakby był nieżywy. Przełożony kazał mu powiedzieć, co z nim zaszło, a on wtedy, doszedłszy do siebie, opowiedział z posłuszeństwa wszystkie łaski, jakie odebrał od Matki Bożej. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl.